I witajcie, jestem Heavy i witam was w pierwszym odcinku z naszej nowej serii, serii z LEGO Jurassic World. I tak, jak widzicie, pierwsza gra z serii LEGO na moim kanale. No i co mogę wam powiedzieć? Ja wiem, że niektórzy uważają, że gry LEGO są dla dzieci. No i może też macie rację, macie prawdę. Ale to jest bardzo fajna gierka moim zdaniem. Pograłem, nie przeszedłem jej całej. Ale pograłem chwileczkę, mi się spodobało, dlatego nie przedłużajmy, zacznijmy nową grę. O, tu widzicie, jak grałem w lutym 2018. Ale tu sobie tak zapiszmy, nowa gra, potwierdź, zapisywanie gry. Zapisywanie zakończone, ok. Świnka. I want tasers on full charge. No tak, dostała raptorów. A tak wygląda gierka, tu się skacze, tu się strzela. Zbierajmy sobie monetki, znaczy monetki. Puzzle. Okej. No, weź to. Aha, na spacji mogę się zmieniać? No dobrze, jak mus to mus. Znaczy, jak mus to mus. Sobie pozbierajmy te, więc zdobędziemy jakieś tam... Ale myślę, że będę musiał... Będę musiał troszeczkę przyciszyć jednak te dźwięki z gry. No jednak jest to troszeczkę głośne. Zbieraj to. Tyle pieniądzów. Okej. Dobra, do tego mogę wsiąść, ale na razie nie chcę. Bo muszę sobie przypomnieć, co tu się robiło. Dobra, to myślę, że wszystko poniszczone poza tym. Wiecie, te monetki powypadały. Teraz mogę coś tutaj zbudować. Okej, tu już muszę się zmienić. Aha, tu muszę trzymać, dobra. Okej. By the way, whatever you do, don't try licking the ends of these things. Czemu ktoś miałby... Okej. Przeładuj to. No nie mam do końca pojęcia, po co się to zbiera. Ale niech będzie, ja nie będę narzekał. Dopóki za to jakieś osiągnięcia też wpadają. Ot, taka przyjemna gra dla dzieci. Nie spodziewajcie się tu jakichś wybuchów. Znaczy dobra, wybuchy może będą. O, dobra, to zaraz to wezmę. Okej. Jak zbierzemy wszystkie tutaj
tej rzeczy, to będę szczęśliwy. Dobra, chodź tu. Naładuj to. Dlaczego by nie? Na jakiś tam ten dostałem. Nie wiem właściwie po co to jest. Czy to są jakiś rodzaj znajdziek, czy kiciul. No i ta część z tego, co się orientuje, opiera się na chyba trzech częściach albo dwóch. Aha, tu trzeba w trybie swobodnym. Ale to już... Dobra, bier to. W trybie swobodnym, ale to ja się, jak ukończy się kampanię, to można. Mi się wydaje przynajmniej. Okej, nice. A, bo to brakuje jeszcze. Ale easy, tu możemy zrobić coś takiego. Okej, dajcie mi to zebrać, póki mogę. Dobra. To pchamy. Pchamy raptorki. Znaczy klatkę z raptorami. Okej, ja znam kod. Znaczy kod znam. W-A-S. W-A-S. Okej. I tu musi iść nasz przyjaciel, który ma to do ładowania tej... Lego. Velociraptor? No, not Velociraptor. Rower. Maybe one of the other dig sites has turned up something. No, ja oglądałem tylko pierwszą część Parku Jurajskiego. Punkt kontrolny. Raptor, tak? Bang on target. I just gotta keep digging for a couple of more minutes. Just a little. Come on. Was there? It was close. Velociraptor? Yeah, it's good shape too. I want partial credit for that thing. Okay. Basically mine. Ona wyżej skacze. Okej. Już tam idę do ciebie. Idziemy tutaj. No i super. Zbieramy jakieś tam... Robimy jakieś tam te rzeczy.
No ale nie mam pojęcia, o co w tym chodzi, znaczy w robieniu tych... tych ciulstw, ale nie będę narzekał. Jackhammer? Oh, now we're talking. I promise I'll be careful. That might need some assembly. No jasne. Zbieraj to. Zmieniaj się. I wskakuj. To nie będzie też długa seria jakaś. Ale no... chciałem ją zrobić, tak? Chciałem ją zrobić, bo to jednak... jednak LEGO są fajne. I też jakaś taka, taki troszeczkę odpoczynek od gier, od Tytle. Okay. All I keep finding are old coins. What? Really? That's amazing! Huh? How so? Well, until now, we had no idea that dinosaurs had any kind of culture, let alone a system of currency. Ugh, remind me, what are your qualifications for being on this dig again? I own a spade! Masz podel, no to... come on, tie this rope. What is that, a reef knot? Masz podel. Settler and Grant want us to be especially careful when digging up this fossil. Okay, nie za wszystkie widzę da się tutaj. A nie za wszystkie da się tutaj zrobić cokolwiek. A, z tego też nie. Okay. No. Ale no, jak mówię, oglądałem kiedyś tego Jurassic Parka, ale no dosyć dawno i niespecjalnie pamiętam już o co tam tak... Znaczy no, ja wiem, no park z dinozaurami i tak dalej. Ale no... ale tak jakoś większego... takie jakieś drobne szczegóły, coś tam pamiętam, ale... no mówię, to nic wielkiego, nic... jakiegoś takiego. Takiego świetnego. Zbieraj, zbieraj. Okej. Okay. Zaraz, zaraz, zaraz to zbuduję. Wózeczek. Okej. Okay. Okej, okay, dawaj to. Chyba utknąłem. No, o, dobra, tu się na wsteczny jedzie. Okej, nice. Wow. Ona kopie na mnie. Czemu kopiesz na mnie? Znaczy na maszynce, dobra. Nie mi oceniać widocznie. Six inch retractable claw, like a razor, on the middle toe. Szpony raptora odblokowana. Dr. Grant, Dr. Ellie, we're ready to try again. I hate computers. Feelings mutual. Aha, no i teraz tutaj możemy to przeciąć, żeby dostać się tam na górę. Ale ja jeszcze chcę się tam dostać. No wiadomo. Aha, tak, dobra. Tu wystarczyło...
No właśnie. Że zrobię tak drabinkę. Patrz, jak zeskoczyła dla mnie gazella. Tak. Dobra. Tak powinienem zebrać wszystkie... Wszystkie te... Można powiedzieć... Klocki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Okay. Nie będziecie srali w pracy. Okej, kaktusa też możemy zniszczyć, bo czemu nie? Nabier tego klocka. Poza tym, z tego co wiem, to za te... za te monety, tak można powiedzieć. A, o, wbrew wszystkiemu. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale... Ale fajnie, że to jest. A z tego, co wiem, to za te monety się zdobywa... Znaczy, odblokowuje postać, można kupować. No to, to już nie jest delikatny sprzęt. Znaczy to był delikatny sprzęt. Really? No. That's mine. I had chicken legs for lunch. Okej. Zbierajmy, czy więcej monetek, tym lepiej. To jest taka taka przygodówka. Bardzo na luzie. Też nie będę się przy niej jakoś stresował czy coś. Jeśli nie będę ginął, oczywiście. Bo jak wiecie, mi się ginięcie bardzo często zdarza. I to nie jest fajne. Okay, I figured out what's wrong with it. It should have two wheels, not one. And handlebars. That's why you fell off of it, Dave. No handlebars. Okay. Tam musi się dostać inna postać. O, to trzeba tą taką, no nie wiem jak to nazwę, podskakiwarkę. Okej. Mam kółko. Thanks. Yeah, that should stop it from leaning over and going around in circles all the time. Teraz uchwyt. Uchwyt trzeba zdobyć. No i ładnie. Ale jeszcze jednego brakuje, a nie wiem gdzie ten drugi, ten ostatni trzeba zrobić. Dobra, to ja wiem. Są takie podpowiedzi. No dobra. Don't worry. This should help. Nice. I mam już ze sobą uchwyt. Like the picture in the instructions. Shoot the radar into the ground and the bone bounces the image back. This program is incredible. Two more years and you won't have to dig anymore. Kind of mad. Znaczy coś tam jest jeszcze. Aha, to jest tylko to. Dobra. Czyli musimy podskakiwać sobie tak tutaj.
turkey. Okej, okay, helikopterek leci. Dobra, złe z tego. Może i porozsypywało to troszeczkę. Troszeczkę. No dobra. Co ty umiesz, kobieta? Okej, na tym można. No to można skakać. To tak, aha, to. Okej. Tam nie mam pojęcia, jak się dostać. Ja podejrzewam, że pewnie tam się robi. No ja wiem. Dostałeś pysk, przyjacielu. Znowu, przepraszam. Nie o to mi chodziło, nie chciałem cię bić. Znaczy dobra, może chciałem troszeczkę. Ale nie aż tak mocno. On ten czeka do kibla. Ale to się, przyjacielu, nie doczekasz. Bo ja planuję go zniszczyć. Ja. Kolejny ten dziwny coś. Okej, to trzeba chyba Timiego. Nie wiem, czy tak ten dzieciak się nazywał. Lej pod siebie. Poszedł w krzaki. No cóż. Psuję marzenia. A nie, dobra, jednak to tutaj można. No i super. 4 z 10. No to trzeba jakiegoś Rambo. Tak przynajmniej wygląda na takiego Rambo. No dobra. Niech będzie. A coś to się jest? Te krzaczki. Czy to co z tych krzaków zostało? No w sumie to są takie. Who do you think you are? John Hammond. I own an island. Kind of biological preserve. Really spectacular, spared no expense. Our attractions will drive kids out of their minds. If I could just persuade you to sign off on the park, I could get back on schedule. What kind of park is this? It's right up your alley. So you two, dig up dinosaurs? Well... Try to. You'll have to get used to Dr. Malcolm. He suffers from a deplorable excess of personality, especially for a mathematician. Chaotician, actually. No cóż. Prolog. Poziom ukończony. Tryb gry swobodny odblokowany. No, troszeczkę tego zdobyłem. A także we wszystkim nie mam pojęcia, co to oznacza. Mini zestawy 4. Aby się jakieś dinozaury buduje. Okej. Okay. Alan Grant Montana. Ellie Sattler Montana. Jeffrey Brown. Myślę, że to się czyta Robert Muldon.
Ochotniczka z wykopalisk odblokowana. Dzieciak z wykopalisk odblokowana. Coś jeszcze? Jurajska terenówka. Wózek widłowy. No jakby to było konieczne. Zamiatarka. Okej. O, jedno wbrew wszystkiemu. Poziom ukończony. Złote klocki. Kontynuuj tryb fabularny. Dokładnie. Będziemy kontynuować, bo czemu nie? Park jurajski na Islandu. To jest Jurassic World, Jurassic Park. Musimy iść do Jurassic Parku. Tak jakby zbierał sobie wszystkie filmy. Dobra, dobra. To właśnie nie wiem, co to są te niebieskie. O, tutaj może musimy iść. No to jest cała mapka Jurassic Parku. Bardzo ładna. A to jest Jurassic Park, to pewnie będzie Jurassic World. Dobra, to idziemy. Czy tu już na mnie... chyba... tak się... doszedł go. Okej, tak przy okazji... pozbierać troszeczkę tych monetek. To czemu by nie? Give me a break. If you need spares, get them from storage, not from one of the control panels. Okej. Przy okazji sobie tu poniszczymy to, co niepotrzebne. Grzybki jakieś. Dobra, ja tu jestem archeologiem. Proszę nawet z tym nie handlować. Okej, ocen się. Okej, WSA. WSA. Okej. Generalnie można w tę grę grać w dwie osoby, taki co-op lokalny zrobić. Ale... kurde no... nie chcę ciebie. Chcę Alana. Czy ktoś jeszcze wpysk? Możemy lać ich bezkarnie, to... oni to lubią. Jeszcze ze mną jedzie? Ty, doktorku? No dobra. Jak musimy, to jedźmy. Let's get something straight, John. Your investors, whom I represent, are deeply concerned. 48 hours from now, if they aren't convinced, I'm not convinced. I'll shut you down, John. Species of Veriformin's been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing is a hundred this thing. Witajcie w parku jurajskim. It's a dinosaur. We're gonna make a fortune with this place.
Well, we clocked the T-Rex at 32 miles an hour. T-Rex? Mm-hmm. You said you've got a T-Rex? Uh-huh. Say again. We have a T-Rex. Dr. Grant. My dear Dr. Zatch. Welcome to Jurassic Park. Witajcie w parku rajskim. Okej. Okay. I znowu mamy tak jakby wolność troszeczkę. Można sobie pobiegać, poniszczyć, takie, tak, tego typu rzeczy. Bo w sumie kto mi zabroni to robić? A czemu nie, skoro mogę? A tu trzeba Dinusia do zniszczenia. Tego, którego niestety nie posiadam jeszcze. No, nie będę na razie niszczył, bo w sumie nie widzę takiej potrzeby. A i za te monety, tak można powiedzieć, kupuje się również pojazdy, którymi możemy się poruszać, więc tak jakby dwa w jednym. Ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Jak na myślę taki wstęp do serii LEGO. Oczywiście to nie będzie jedyna gra LEGO, którą nagram, ale taki wstęp do tej serii myślę, że jest bardzo dobry moment, żeby zakończyć. Więc jeśli filma się sporo, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie to zapytać i dopowiedzieć mi poradzić, piszcie komentarze. Jeżeli kanał jest sporo i chcecie mi na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć! I do usłyszenia.